Dawno temu w bardzo małym domku żyła sobie mama świnka i trzy radosne prosiaczki. Dni upływały im na beztroskich zabawach i długich spacerach. Ale ponieważ prosiaczki były bardzo ciekawe świata, pewnego dnia spakowały swoje tobołki i postanowiły wyruszyć przed siebie w poszukiwaniu szczęścia. Moje kochane świnki, jest lato, jest cieplutko, świeci słoneczko. To jest świetna okazja, żeby wyruszyć w świat i go pozwiedzać troszkę. Tylko pamiętajcie, uważajcie na groźne zwierzęta. Dobrze. Bo tam w lesie grasuje zły wilk. Będziemy uważać, mamo. Dobrze? I pamiętajcie o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Wszystko, co robicie, cały czas, róbcie najlepiej, jak potraficie. Dobrze? Dobrze. No to pa, pa. Wyruszamy. Bawcie się dobrze. Ja też nie mogę się was doczekać. Pa, pa, będę tęsknić. Idziemy zwiedzać świat. Pa, pa, pijaczki. O, mama świnka dała swoim prosiaczkom bardzo ważną radę, ale one były już tak bardzo zaaferowane czekającą ich przygodą, że chyba nie wszystkie dobrze ją usłyszały. Cześć, siostrzyczko świnko. Ruszamy w świat? Prosiaczki długo wędrowały, mijały lasy, pola, łąki, przeprawiały się przez rzeki. Czas upływał im na beztroskiej zabawie, cieszyły się sobą, słońcem i nowymi miejscami, które poznawały. Ładnie tu jest, prawda? No to jest. A jest jeszcze jakieś miejsce, gdzie szumi? Wiatr, góra szumi. Las szumi. A, opowiem was o wiatrze. Wiatr, szumi nam, o nie ma wody za to. Świnki spały często tam, gdzie akurat została je noc. Dawno już zapomniały, przed kim ostrzegała je mama. Pomimo nalegań starszego braciszka, młodsze świnki nie chciały nawet myśleć o budowie domku. Lato przecież było ciepłe, a w lesie dużo miejsca, to po co się przemęczać? Tam chyba jest dobre miejsce na domek. Jesteśmy. O, chodźcie w lasy swoje, Możemy. Nie musimy się obawiać. Czy rzeczywiście nie powinny się obawiać? Podczas gdy świnki wesoło dalej wędrowały, wilk już od jakiegoś czasu je obserwował. Ostrzył sobie zęby i tylko czekał na najlepszą okazję do ataku. Tamtego dnia, kiedy zapadł zmrok, świnki jak zwykle beztrosko zasnęły pod drzewem. Nagle jednak usłyszały w górze czyjś głos. To sowa, która była najmądrzejsza w całym lesie. Świnki, uważajcie! Nie możecie tak spać bez domku! Tutaj groźny wilk czai się w tym lesie i może was zjeść. Musicie uważać. Tej nocy ja was ochronię. Będę tutaj patrzeć z tego drzewa i wypatrywać wilka i was ostrzegę. Ale pamiętajcie, następnego dnia musicie wybudować sobie solidne domki, bo inaczej wilk was zje. Dobrze. Siostrzyczki, wybudujemy jutro solidne domki, dobrze? Dobrze. Koniecznie, żeby było bezpiecznie. Dobrze. Dziękujemy, sowo. Dziękujemy. O, ale ładny ranek. Piękne. Dzisiaj wybudujemy nasze domki. Właśnie. Będziemy pracować cały dzień. Świnki bardzo się przestraszyły. Ale następnego dnia powędrowały dalej. Była piękna, słoneczna pogoda, więc świnkom szybko poprawiły się humorki. Do południa zapomniały już o wilku, o przestrogach sowy i o danej jej obietnicy, że wezmą się za budowę domku. Świnki wyciągnęły ze swoich tobołków instrumenty i grały całe popołudnie. Zabawą i śpiewą nie było końca.
były tak zaaferowane, że nie zauważyły, że ktoś cały czas je obserwuje. Trzy małe, tłuste, pulchniutkie świnki. Ale się najem. Ta mała będzie na śniadanie. Ta średnia będzie świetna na obiad. A ta największa będzie super kolacją. Już nie będę chodził głodny. Ale musimy zbudować solidne domki. Nie, ale mi się na plazę nie chce. Po południu w końcu najstarszemu braciszkowi udało się przekonać młodsze siostrzyczki, że jakieś schronienie muszą sobie wybudować. Najmłodsza jednak świnka, która była najbardziej leniwa, stwierdziła, że jej wystarczy dom ze słomy. Średnia uznała, że wybuduje dom z drewna, a najstarszy braciszek... A ja pójdę znaleźć glinę i zbuduję solidny domek z cegieł. Pa! Pa! La! Braciszku! Ile odpoczniemy? Usiądź sobie przy tym boku, ja też usiądę, dobrze? Podczas gdy najstarszy braciszek, ocierając pot z czoła, dzielnie pracował nad budową swojego domku z cegieł, młodsze świnki, którym znacznie szybciej poszła budowa domków, beztrosko się bawiły. Mam solidny dom, a ten leniuch nie ma solidnego domku. Mam! Młodsze świnki namawiały starszego braciszka, żeby poszedł się z nimi pobawić, zamiast tak się męczyć. Ale on wciąż dzielnie układał cegły, choć szło mu to bardzo powoli, gdyż nie miał mu kto pomóc. Kiedy młodsze świnki zaczęły już układać się do snu, niespodziewanie przed domkiem najmłodszej z nich pojawił się groźny wilk. Ale świetna świnka, to świnka zjem na śniadanie. Nie ukryjesz się przede mną. Wilk z łatwością zdmuchnął domek ze słomy i szybko zapakował najmłodszą świnkę do worka. Jedna świnka jest, będę miał też na śniadanie. A teraz jeszcze druga świnka. To będzie łatwizna. Ja pulchnę do świnka! Idę po drugą świnkę. Nie ukryjesz się, świnko, przede mną. I z tym domkiem wilk nie miał większych problemów. Chwycił przerażoną świnkę i szybko wrzucił ją do worka. Nie myślałam, że to będzie takie łatwe. Mam już dwie świnki. To będzie świetne śniadanie i obiad. A teraz idę po trzecią świnkę. To będzie łatwizna. Będę miał pyszną kolację. Kiedy wilk, dźwigając na plecach wór z dwiema przerażonymi świnkami, zmierzał właśnie po najstarszego braciszka, ten kończył budowę domu. Dom prezentował się naprawdę solidnie i okazale. Był murowany, miał solidne okna i drzwi. Jeszcze trzecia świnka i wreszcie będę miał kolację. To już będzie łatwizna. Tu położę worek. O, ale ciężkie te dwie świnki. I zapukam do drzwi. Otwieraj, świnko! Otwieraj! I tak nic ci nie pomoże! Zaraz zdmuchnę twój domek! Otwieraj, świnko! Otwieraj! Otwieraj! I tak się do ciebie dostanę! Solidny domek, a pewno go nie zdmuchnę! Zobaczymy! Wilk nadął się, ale pomimo tego, iż dmuchał z całych sił, chatka ani drgnęła.
musiał wymyślić coś innego. Dam radę, zobaczymy. Nagle zobaczył, że na dachu jest komin, a przy domu stoi drabina. Szybko, do środka! Małe świnki szybko schowały się do domu braciszka, a ten już miał gotowy pomysł, co zrobić z wilkiem. Wilk wpadnie przez komin prosto do gorącej wody. Wilkie, to jest okno! Zaraz się tam wesnę. Nie wejdziesz tu, wilku, to jest porządny dom. Szybko, zapal kominek. Dobra. Zapal kominek. Gotowe. Super. Teraz będziemy mieli gorącą wodę. Jak wilk wpadnie przez komin, to pupą prosto do garnka z wrzątkiem, oparzy się i będzie miał nauczkę. Już was tam słyszę i widzę. Pionka. Czarny łapy. Gdzie? Tutaj. Nie bój się, to jest porządny ceglany domek. On na pewno go nie zdmuchnie. Zaraz was wiem. Małe świnki. Woda się już gotuje, a wilk zaraz wejdzie przez komin. Zaraz tam zejdę przez komin. Już ją mam. Gorąca woda! Gorąca woda pojedynego! Parzy! Pozbyliśmy się wilka na dobre. Piątka. Mam nadzieję, że teraz zrozumiecie, żeby wybudować porządne, solidne domki. Czy małe świnki zrozumiały, gdzie popełniły błąd? Na to pytanie to już musicie odpowiedzieć sobie sami, ale na pewno bardzo się cieszyły z tego, że są uratowane. Jak to dobrze mieć starszego, roztropnego braciszka. Po całej tej przygodzie świnki postanowiły wrócić do domu, do swojej mamy i wszystko jej opowiedzieć. Gdzie są moje dzieci? Gdzie one są? Tak bardzo za nimi tęsknię. Gdzie są moje dzieci? O, moje świnki! Jak się cieszę, że was widzę! Moje świnki kochane! Moje świnki! Ale mieliśmy przygody, mamo! Moje świnki! Świnki bardzo długo przytulały się do swojej mamy i opowiedziały jej całą historię, która na szczęście zakończyła się szczęśliwie. Solidny domek, Kaja, miałaś rację. Nigdy? Postaram się. Zobacz, jak dmucham. Wygląda na bardziej solidny niż tamten z drewna. Weź go drugą ręką. Może ty go weźmiesz? Ja? Spoczywaj. Masz moją rękę, bo daj to. Nie pogodź. Odstawię się, czekaj. Ale przecież... Tak, a mama? A mama jest wilkiem przecież. Mama nie ma domu, tylko mieszka w nowej i zjada kilku. Mama ma taki amerykański. Na duct tape. Już nie duct tape. Chodźcie. Świnko Olgo, szybciutko, zanim cię wilk złapie. Chodź razem z Wolkiem. Tak. Ostrożnie.
Ostrożnie. Do środka. Do środka. Myślę, że się zmieszczę do tego garnka. A ja myślę, że nie. Zaraz was wiem. Uwaga! I plum! Dobra, uwaga, teraz spada Olga. I plum! Nie możesz wpaść, ktoś ci musi pomóc chyba, co? Powoli! Zimna woda, szkoda? Zniszczę mnie. Dobra.